Polskie Święto Niepodległości i Dzień Pamięci, Brytyjski Dzień Pamięci, co mają wspólnego? 11 listopada jest wyjątkowym dniem nie tylko dla Polaków, ale dla wielu krajów europejskich. To dzień zakończenia I wojny światowej, właściwie dzień zawieszenia broni. 11 dnia listopada, czyli 11.11.1918 roku o godzinie 5.45 w Lasku Compiègne we Francji zostało podpisane pomiędzy aliantami i Niemcami zawieszenie broni. W wyniku zakończenia I wojny światowej Polska odzyskała niepodległość. 11 listopada był świętem niepodległości, był dniem niepodległości ustanowionym w 1937 roku, ale był tylko świętowany przez 2 lata. W 1939 roku zakazali go Niemcy, a od 1945 roku do 1989 roku nie wolno było w PRL-u świętować Dnia Niepodległości 11 listopada. Świętem Niepodległości był dzień 22 lipca, tak zwany Dzień Odrodzenia Narodowego. Armistice Day w Wielkiej Brytanii, czyli Dzień Rozbrojenia w wolnym tłumaczeniu, jest świętowany 11 listopada na znak pamięci, że pierwsza wojna się zakończyła. Nie jest to ten sam dzień, co dzień Remembrance Sunday, który jest dniem pamięci o poległych w czasie wojny światowej. Maki. Co z makami? Pomiędzy 1 a 11 listopada można wszędzie zobaczyć maki. W klapach, na kurtkach, na czapkach, na samochodach wszyscy noszą maki. Kupują je od brytyjskiej Legii Królewskiej, która jest jedynym dystrybutorem tych maków, dlatego że ze sprzedaży tych maków są później finansowani weterani wojenni. Także mak ma podwójny symbol. Po pierwsze jest symbolem wszystkich poległych, wszystkich, którzy przelali krew w I wojnie światowej, a po drugie ma za zadanie pomóc tym wszystkim, czy rodzinom, czy tym wszystkim, którzy przeżyli wojnę, ale nie są w stanie już normalnie funkcjonować. Adam Świątkowski, zaobserwuj po więcej.